Dla młodej dolnośląskiej ekipy każdy mecz jest zbieraniem ważnego doświadczenia. I także to halowe w jakiś sposób można przełożyć na trawę, choć różnice w obu odmianach dyscypliny są spore. Różnice są bardzo duże. Przede wszystkim gramy mniejszą ilością osób. Po drugie, gra jest dużo, dużo szybsza i dużo bardziej wymagająca fizycznie, ponieważ na boiskach otwartych jednak dziewczyny mają moment, gdzie mogą się zatrzymać, trochę odpocząć, jak akcja jest powiedzmy oddalona od ich pozycji. Natomiast na hali ta gra jest tak szybka, że tutaj nie ma momentu na odpoczynek. Dziewczyny muszą pracować na najwyższych obrotach. No i przede wszystkim są bandy, które powodują, że ta gra jest tak szybka. W poprzednich rozgrywkach w hali Orient spisał się nadspodziewanie dobrze i było krok od tytułu. Cel więc na zbliżającą się rywalizację może być tylko jeden. W zeszłym roku zabrakło nam naprawdę niewiele. Jeśli dobrze pamiętam, to były chyba 2 punkty, więc mam nadzieję, że w tym roku sięgniemy po tytuł mistrzowski. Walka w hali jest ważna dla wszystkich zespołów w kraju. Niektóre drużyny zmagania traktują jako walkę o medale, inne jako element przygotowań do powrotu na trawę. To zależy od tego, czy dziewczyny grają w kadrze, czy nie, natomiast w polskim hokeju jeszcze nie widziałam, żeby ktoś zrezygnował z grania na hali, w sensie, żeby to była świadoma decyzja zawodniczki, że ona jest tylko zawodnikiem z zewnątrz. U nas zobaczymy, jako że jest dużo dziewczyn, to wszystko będzie zależeć od frekwencji treningowej i dziewczyny doskonale o tym wiedzą, że jeśli nie będą trenowały, to nie będą brane pod uwagę, jeśli chodzi o mecze, w związku z tym, że na rozgrywki może wziąć udział tylko 12 osób, więc no, na liście mam 18 zawodniczek, więc kogoś niestety będę musiała odrzucić. Halowe mistrzostwa to cykl 5 turniejów. Odbędą się w Gąsawie, Tarnowskich Górach, Skierniewicach i Rogowie. Na tej mapie więc brakuje Dolnego Śląska. Niestety, jak w zeszłym roku, nie dostaliśmy możliwości organizacji turnieju. Mam wrażenie, że Polski Związek robi nam bardzo pod górkę i patrzy tylko na czubek nosa drużyny z Poznania. I uważam, że to jest bardzo nie fair, bo w zeszłym roku był inny temat pod tytułem nie macie punktów, więc nie możecie organizować. W tym roku kolejny raz, mimo że zajęliśmy 3. miejsce i mieliśmy 2 terminy do organizacji, to znowu nam nie pozwolili zorganizować turnieju u nas. No i niestety będziemy jeździć na każdy turniej wyjazdowy. A nasi kibice nie będą mogli być z nami. Pierwszy turniej, dodajmy, zostanie rozegrany 28 listopada.